вообще все зарабатывал-то, подъезжа. No, śliczna zima, co? No, ładnie. Pięknie. Trochę sobie jedno siodełko jedzie. Okej. Trzeba uważać, bo są zaraz te pagórki, czyli jeden czy dwa pagórki są. Minus jeden nadal. I tu mamy sklepik. Ale ślicznie jest, co? Zobacz, jak ślicznie. Bosko. A tu jest nasz sklepik, Paulinka. Po prawej stronie. O, tutaj, Despar. A wy dobra, w górę wjeżdżamy. 3 kilometry jeszcze. No. To półtora. Nie, to 2 chyba jest. Pisze półtora. No tak, 1308 równe zawsze. Pisze Krysi, że dojechaliśmy. No jeszcze nie pisz, bo jeszcze będziemy pchać. No witam. Bez przesady. Najlepsze, że spała, słuchajcie, nie? Zobacz, jaka piękna zima, kurczę. Paulinka, nie śpisz? Nie przejmuj, bo się zaraz za drugim zakrętem będzie nasza chata. Już lepiej będzie klasztor. Klasztor za chwilę będzie widoczny. To jest już taki punkt, gdzie mają te swoje rzeczy do oczyszczania dróg. Coś wystłoć się nie chce tutaj w zasięgu. Pewnie za świeżo, że zasięgu pytałaby może nie być. Musimy na górkę wjechać. Bo się kręci, się nie chce wysłać. Słuchajcie, ostatnie metry. O, jedzie, z góry coś chyba. Coś tam migało. Słuchajcie, Pieter Alba! Hurra, hurra! Ale coś ciemno w klasztorze. No nie, dużo się pali okienek, no już nie mów, że ciemno. Powinni mieć iluminację jeszcze jakąś. A jedzie zewnątrz. Jakiś ten. Tak, jedzie. Ośnieża to się. A nie muszę, bo tu autobusy przyjeżdżają, więc muszę to ogarnąć. To. Dzisiaj też może autobusy, chyba że tego nie ma, o tej porze, ale jutro rano będą. To jest sobota, więc nie mam dnia szkolnego, ale jednak. Skibusy te sprawy. Mały domek stoi. Pozasłaniany znaczy, że jest Adam. Znaczy nie wiem, o Jezu. Niedobrze, że tak stanęliśmy. No co zrobię? Wiem, że nie dobrze. No bokiem jakbyś przejechał. Czekaj, ja nie wiem, co ma zrobić jeszcze. O, szabon otwarty.
Normalnie Rheinsparsch-Dakar Holender. Śnieg jest. Tak, szabon otwarty. Dobra, to tam musimy z tyłu domku podjechać, co? Z tyłu domku chcesz? No tak mi się wydaje, nie, no bo co ten skat chcesz... będziemy nosić to wszystko? Dobrze. To chyba lepiej tam od kuchni, nie wiem, no jak uważacie? Od tak zwanej dupy strony, dobrze. Akurat wjedziemy na kolację do nich. No i macie tutaj, słuchajcie, wszystko. 1310 km, słuchajcie.